I mój kolejny gość, pan profesor Jan Grabowski, Uniwersytet w Ottawie. Dzień dobry. Kłaniam się. Jak pana uszy reagują na te dźwięki? No, wie pan, muszę się do tego przyzwyczaić. Boję się, że jest to fragment tej sceny politycznej, jaką będziemy widzieć coraz częściej. I że, no, nie ma co do tego dwóch słów, obecne władze wyzwoliły siły, nad którymi przypuszczam, nikt nie jest w stanie teraz zapanować. I pytanie, dokąd one nas zaprowadzą. A jak się ten fragment nazywa? Fragment czego? Powiedział pan, że fragment, że obserwujemy ten fragment rzeczywistości. No, skrajna polska prawica, która nagle odzyskała głos. Czy to są faszyści? To są faszyści. Jeżeli mówimy o organizacjach w rodzaju ONR, to są to organizacje wsparte o etos faszystowski i one się tego nie wypierają. A jak pan jako Polak, ale z drugiej strony obserwator, często zza oceanu, zza wielkiej wody, jak pan słyszy o tych faszystach, jak pan mówi, którzy sobie debatują na przykład w sali BHP w Stoczni Gdańskiej albo sobie z pochodniami łażą na Jasnej Górze, to co pan myśli? Tak już nawet nie naukowo, tak, historycznie, znaczy, socjologicznie. Znaczy, tak. Ja powiem, że gdybyśmy mieli tą rozmowę lat temu dwa, czy nawet jeszcze rok temu, to ja bym powiedział, że to jest kompletny science fiction. Natomiast teraz coś się stało i tego może Polacy nie widzą tak dobrze z wnętrza tutaj, ale jak ja patrzę na Polskę z perspektywy tej zaoceanicznej, ten wizerunek Polski doznał tak koszmarnego urazu w wyniku... To niech pan powie, co o nas mówią. Nie chcę pan tego teraz usłyszeć. Chcę. Kraj, który był krajem demokratycznym, kraj, który był nadzieją dla Europy. To mówią o państwie, a co mówią o nas? No więc tutaj jest, dam ten przykład z manifestacji, jaka miała miejsce w Warszawie w zeszłym roku, prawda? Marsz Niepodległości. Mm-hmm. Ja mieszkam w Ottawie. W Ottawie się nigdy nic nie dzieje, prawda? Bo to dziura jest. To dziura jest, bardzo miła zresztą. Prawda? I jadę do pracy i słyszę następnego dnia, że w Warszawie, ulicami Warszawy maszerowało 60 tysięcy faszystów. Co wie pan, że jest przesadą? Co wiem, że jest nieprawdą. 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 Natomiast zapewniam pana, że przeciętny Kanadyjczyk czy Amerykanin, który nawet nie jest w stanie zlokalizować na mapie, nie mówię już nawet Polski, ale najbliższych okolic Polski, no ten przekaz jednak zostaje. A pan jedzie do pracy i melduje się pan na uniwersytecie, a tam kolega do pana podchodzi i mówi: Jan, what's going on in Warsaw? No więc właśnie, ja mówię, że nie mam zielonego pojęcia oczywiście, bo nie mogę każdemu wyjaśniać, ale chodzi o to, że jeżeli chodzi o tą popularny odbiór, no to ta rana na wizerunku naszego kraju jest głęboka i będzie trwała, bo w Polsce ostatni raz, jak o Polsce słyszałem coś w dziennikach kanadyjskich, to było chyba kiedy papież umarł. I następny raz to było wtedy, kiedy z pochodniami maszerują ludzie ulicami Warszawy, a wśród nich widać elementy, które pan właśnie pokazał nam tutaj na właśnie, tym ale to na jest, tym to, jest, to jest jakby jedna część Polski. Gdzieś po środku jest część, nazwijmy ją indyferentna pewnie, największa zwykle, a z drugiej strony jest wczorajsza premiera książki grupy autorów, w tym pana, o tym, co się działo z Żydami, ale także, choć wy wolicie tą pierwszą część, co Polacy robili z Żydami wtedy, kiedy Żydom udało się w czasie wojny uciec spod siekiery niemieckiej. I tam jest, ile osób pan mówił? Chyba 800 czy 1000. Bo już znajomi wczoraj mówili, ja akurat nie mogłem dotrzeć, że gigantyczny tłum i że się nawet nie dostali, na sali się nie mieścili. Tak, na gigantycznej sali Muzeum Polin. Tak, ja muszę powiedzieć, że mi się... Takich premier książkowych w Ottawie pan nie będzie miał. Pewnie na Nowym Jorku też nie. Natomiast chodzi o to, że to było ogromne zaskoczenie. Pytanie jest oczywiście, do jakiego stopnia popularność, no jednak ciężkiej naukowej książki, jaką żeśmy napisali, ja i zespół, z którym ja pracuję, jest wynikiem tej fali pewnej sensacji też związanej z tym polskim prawem o Holokauście, prawda? To z pewnością, ale jednak jak rozumiem, ci ludzie, którzy przyszli, tak, mają... I rozumiem, że nikt z nich jeszcze nie przeczytał 1600 stron, ale gdzieś czują, tak, bo już x tekstów, w tym Newsweeku było x tekstów o książce i o sprawie, więc ja rozumiem, że ludzie doskonale czują, tak, że wy powiedzieliście coś ważnego. Jest niesłychanie pozytywna energia. Rzeczywiście mnóstwo ludzi, którzy widać rzeczywiście w sposób bardzo taki dogłębny, są przejęci tym. I dla mnie, jako dla historyka, to jest ciekawe to, że 75 lat po wojnie my w dalszym ciągu nie jesteśmy w stanie najwyraźniej przeskoczyć pewnej bariery, prawda? Bariery niewiedzy. Wie pan, albo ja myślę, że ta zmiana polega na tym,
Od którego roku pan jest w Ottawie? Oj. Tak dokładnie? Od roku 25 lat równo. Okej. Okay. Pamięta pan, jak był film Shoah? No oczywiście. Prawda? Lanzmana. I jak gigantyczne kontrowersje i protesty w Polsce wzbudziła właściwie jedna scena. No. Czyli ten jeden gest. Tak. Pana, ja już nawet nie pamiętam, pan, czy to był kolejarz, czy to był nie, chłop. To był pan Borowy. Ale chodzi mi... Nie, jeden gest wobec Żydów, tak. którzy siedzą, znaczy siedzą, stoją pewnie w pociągu. On powiedział, to był jego bardzo ciekawy gest, on powiedział, że no, przede wszystkim powiedział tak, że kiedy ja się zatnę, kiedy pan się zatnie, to mnie to nie boli. Co miało oddawać powiedzmy sobie polską postawę że wobec... Że co miał się przejmować? No nie, go to nie boli, prawda? Mówię tylko o czymś innym, że tak. Tutaj jednak wy dotykacie no, czegoś potwornie bolesnego, czyli to nie jest taki gest, który przez niektórych wtedy był tłumaczony, tak. Że to było ostrzeżenie, co z wami zrobią, tylko aktywny, ohydny. Ale pytanie, no dobra, ale pytanie jest, dlaczego dla nas ofiar. 75 lat po wojnie tego rodzaju podstawowe badania historyczne i konstatacje, jednak dość oczywiste dla każdego, kto liznął tej tematyki, stanowią tabu, wyzwalają o krzyki protestu. Przecież był czas na przerobienie tego. Bo ja i my przez kilkadziesiąt lat, panie profesorze, chcieliśmy o sobie myśleć, że jesteśmy bezwinnym tak. Narodem ofiar. No więc, ale o to chodzi, że nawet średnio krytyczny więc człowiek wie, trudno mieć do ludzi pretensje o to, że to jest szokujące. Znaczy, że chce się nawet... Ja rozumiem to, tak. Że niektórzy chcą odrzucić to, bo to jest prawda także no, o części naszych ojców, dziadków tak? I babci. Ale w tym momencie tym się różni na przykład człowiek dorosły od dziecka, że pewien proces jednak takiego krytycznego myślenia o samym sobie jest w stanie i o swoim społeczeństwie jest w stanie jakoś zaangażować się. I dla mnie to będzie taki ogromny też ten test. Znaczy, nie wiem, czy pan pamięta, w roku 87 Błoński napisał taki esej, w którym pisał o polskim antysemityzmie i to była awantura o to, był jaki antysemityzm. Potem... Jacy to Polacy patrzyli na getto? Tak, biedni Polacy patrzą na getto. Potem doszliśmy do wniosku, że tak, był antysemityzm, potem była rozmowa wokół książek Janka Grossa, prawda, że jednak Polacy mordowali. A teraz mówimy, że pytanie jest, ilu mordowali. Bo to się prawda? Teraz okazało po 17 latach, że jednak Gross nie jest Polakożercą. Że nie jest Polakożercą. I nie jest może publicystą. I być może był człowiekiem bardzo konserwatywnych szacunków i ostrożnego pisarstwa. No nie wiem, w każdym bądź razie jest dość rzeczą zdumiewającą, że my wracamy za każdym razem do punktu wyjścia. Nie, myślę, że nie. No, jeżeli chodzi myślę, o... Myślę, że to nie jest prawda, siła powiedz, tej reakcji, jaką obecnie widzimy, świadczy o tym, że... Siła reakcji, ale nie na coś zupełnie innego. Być może reakcja jest podobna, ale tak. My jednak jesteśmy w innym punkcie, prawda? To znaczy, panie redaktorze, proszę zwrócić uwagę, że praktycznie, ja nie znalazłem, ale jeszcze nie doczytałem dzisiaj w sieci, podobno jest w moim ulubionym piśmie, jest jakiś tekst, ale poważnie, tak. Ja nie znalazłem huraganu, nie dostrzegłem, czy nie usłyszałem huraganu zarzutów wobec was, autorów tej książki, że piszecie kompletne brednie. A może źle patrzeć, to słyszę? Ja przypuszczam, że książka, która liczy sobie 1600 stron czy więcej, trzeba kilku chwil, ale ja przypuszczam, że te głosy się pojawią, dlatego, bo pan redaktor czy ja myślimy, że tu mówimy o historii. My nie mówimy o historii, my mówimy o pewnych mitach, prawda? Mitach bardzo drogich. Ja bym powiedział, że dla wielu Polaków własna historia. Mówi pan o tym micie bezwinności? To jest religia. Krótko mówiąc, narodowa historia, szczególnie w tym okresie okupacyjnym, to jest to święte świętych. Tam, gdzie Polacy wyłącznie zajmowali ten dobry punkt moralny, gdzie byli bez winy. I w tym momencie, jeżeli pojawia się tego rodzaju praca, to ona godzi w podstawowe przemyślenia, ja bym powiedział wiarę, religię. Ale dla wielu ludzi to jest wiara. Wie pan, no, wszyscy widzieliśmy film Katyń Andrzeja Wajdy, prawda? I wolimy mieć w głowie obraz dumnych polskich inteligentów w mundurach oficerów Wojska Polskiego, którzy zostali w straszny, ludobójczy sposób potraktowani przez reżim Stalina, niż rozwydrzony, dziki tłum bestii z siekierami i pałkami, którzy chcą zabić Żydów, którzy mają czelność uciec z pociągu do Treblinki. Ale pytanie jest, dokąd nas to prowadzi? Na przykład dla mnie było kompletnym szokiem, jak miesiąc temu wyczytałem w naukowej rozprawie, że 2 lata temu prawie połowa uczniów szkół ponadgimnazjalnych na pytanie postawione na lekcji, tysiącom uczniów, kto zginął w Jedwabnem, odpowiedź była, że w Jedwabnem Niemcy wymordowali Polaków ratujących Żydów.
46%. No to tego, kto zginął jedwabnym, to nawet minister edukacji nie wie, nie? No to jest dobrze, to jest dobre podsumowanie tego, co powiedziałem. I dyrektor, nie chce wiedzieć. I dyrektor IPN-u też nie wie zresztą. Także krótko mówiąc, ta... I to nie jest niewiedza, prawda? Bo to jest niewiedza, to jest ignorancja ukierunkowana. Czyli my nie potrzebujemy według pana polityki historycznej, tylko historii. My potrzebujemy świadomości i wiedzy i pytanie jest tylko, czy można w ogóle się przebić, bo te systemy ochronne są niesłychanie silne. A ja myślę, że panie profesorze, ja byłbym optymistą. To znaczy, często w ostatnim czasie, miesiąc, dwa, kiedy ta cała historia z IPN-em się zaczęła, padało to porównanie, że to znowu marzec. Te głosy w tej sferze bardzo publicznej, które były paraantysemickie albo czysto antysemickie, zostały odrzucone całkowicie. Siła sprzeciwu wobec takiego języka, takiego myślenia była bardzo, bardzo mocna. Może jestem naiwny, tak pan tak sądzi. Tak nie, no, broń Boże, tak pan myślę. Nie zarzutą naiwności w żadnym tak wypadku. Myślę. Natomiast ja uważam, że... Myślę, że władza nie wygrała. Władza, podejrzewam, przepraszam, cynicznie, myślała, że z Żydami będzie to, co z uchodźcami, że można na tym wygrać. Że można na tym zagrać i coś wygrać. A się okazało, że guzik można wygrać. Ja nie jestem do końca przekonany. Wydaje mi się, że ten zabieg z tym prawem, polskim prawem o Holokauście miał pewne głębsze podstawy konsolidacji pewnie. Znaczy ja jestem historykiem, to nie jest mi moja działka, ale jeżeli chodzi o stosunki polsko-żydowskie, jest. Widocznie w pewnych kręgach sądzi się, że w dalszym ciągu Żydami można coś ugrać w polityce. I pytanie jest, to jest zrobione na użytek wewnętrzny, prawda? Przecież to spalenie obrazu Polski jakieś się dokonało na własne życzenie, w wyniku tej ustawy o Holokauście Polskiej, musiało mieć jakieś podstawy, prawda? Więc na pewno nie chodziło o tą promocję wizerunku Polski za granicą, chodziło, przypuszczam, o konsolidację własnego elektoratu. Ocena była taka, że przypuszczalnie, oblężona twierdza, przeciwko innym, prawda, i tak dalej, że to zadziała pewnego dnia może przy urnie wyborczej i może ta kalkulacja była słuszna. Wczoraj na tej premierze padały też trudne pytania. Wśród nich najtrudniejsze było jakie? Czy trudne nawet takie oskarżycielskie wobec was? Znaczy na przykład to, że ktoś wystąpił z tezą, że Żydzi są narodem niewdzięcznym, prawda? Reakcja sali? Wyklaskano tego pana. Natomiast są to pytania, które świadczą o pewnych postawach i tak dalej. Ja starałem się mówić wtedy, że w ogóle trudno jest mówić o cechach narodowych. Ja w ogóle tego unikam. Można mówić o pewnych grupach, o pewnych ludziach. Jeżeli wjeżdżamy na te generalizacje, że my czy Polacy jesteśmy szlachetni albo nie szlachetni. Nawiasem mówiąc, to był taki bardzo często powtarzający się motyw w propagandzie komunistycznej lat 60., że my im tak podpomagaliśmy, a oni są niewdzięczni. Oczywiście, to wraca zresztą. Jak się bierze, wie pan, jak się bierze tą akurat, to jest, znaczy, jeżeli chodzi o Żydów, że tak powiem, to na polskiej scenie politycznej panuje, jest to jedyny odcinek właściwie, gdzie obecna partia rządząca z opozycją podaje sobie rękę. Z opozycją, tak. Jeżeli chodzi o czczenie Polaków pomagających Żydom. A to nic złego. Pytanie jest, czy to się robi... To nic złego tak długo, jak nie traktujemy wspaniałych bohaterów, którzy ryzykowali życie, żeby pomóc Żydom, jako parawanu albo alibi dla własnych. Więc jeżeli słyszymy w nieskończoność, że właściwie... Bo to jest instrumentalizowanie w ohydny sposób. Że właściwie każdy Polak pomagał Żydom, to wytwarza... To znaczy, że oni nie byli bohaterami, bo jak wszyscy... Jest to po pierwsze bzdura, a po drugie ci ludzie sugerują nam dzisiaj, że naturalną postawą Polaków podczas okupacji to Kowalskiego i Nowaka i 15 innych było natychmiastowe udzielenie pomocy Żydom, co jest absolutną bzdurą, prawda? Ale w tym momencie mówię, że jeżeli te partie opozycyjne zgadzają się z partią władzy, to jest właśnie specjalnie bezrefleksyjne czczenie poświęcenia bez kontekstu, jaki tych ludzi otacza. Kontekstem było to, że ci ludzie bali się głównie własnych sąsiadów przecież. Choć kontekstem jest także to, że w czasie wojny kilkanaście tysięcy Żydów ukrywało się po stronie aryjskiej, co biorąc pod uwagę wielkie, że tak powiem... Wielkie, liczne grono donosicieli oznaczało, że ta siatka ludzi pomagających też musiała być całkiem imponująca. To nie były właściwie siatek, tam było mało. W Warszawie, można powiedzieć, na Żoliborzu parę tych. Ja mówię siatek w cudzysłów, nie mówię. To byli indywidualni, to nie był polski naród, to był Kowalski, to był Lis i to był ktoś inny. To byli ludzie, którzy sami zdecydowali się, że zegły wbrew... Ale to a contrario ci, którzy stali
pod tym pociągiem to też nie był polski naród, tylko to był Kowalski, Lis, Malinowski, Nowak, prawda? To było takie pospolite ruszenie. Natomiast rzeczywiście obok tego były też polskie organizacje, organizacje Polaków, które włączały się w sposób bardzo jakoś tam, o tym piszemy w tej książce zresztą, w te polowania na Żydów, wydawanie ich, ale ważne jest, żeby pamiętać to, że ten wysiłek ratowania był wynikiem indywidualnych decyzji. Że bardzo rzadko był to wynik jakiejś strategii większych grup. Bardzo rzadko. Trudno mieć pretensje o to, że w tamtych warunkach ciężko się wypracowało i wprowadzało życie w strategię. Jeszcze jedno pytanie, bo pan jest od paru tygodni w Warszawie, w Polsce. Paru dni, ale wcześniej był pan też całkiem niedawno, wystąpił pan, widziałem sam, w Kropce na D. A pan jest wysoki, więc łatwo zauważalny. Czy ludzie jakoś reagują? Czy słyszy pan, nie wiem, w pociągu, na ulicy jakąś polemikę, jakieś uwagi? Częściej jeszcze nie, ale już moja kochana matka zaniepokoiła się, żeby synku uważaj, żeby ci twarzy nie obili. Także być może z gole brodę. Nie, żartuję, ale na dobrą sprawę spotkałem się z ogromem życzliwości, zrozumienia, sympatii i muszę powiedzieć, że jeżeli dochodzą do mnie bardzo nieprzyjemne sygnały, to via internet głównie. Natomiast jeżeli chodzi o odbiór, szczególnie wśród znajomych, wśród ludzi interesujących się tą tematyką, to jestem pełen bardzo miłej refleksji, jak ludzie są otwarci jednak na dyskusję. I ogólne takie pana profesora wrażenie z tego wczorajszego popołudnia, bo to nie był dokładnie wieczór, jakie było zachwyt, tej premiery? Ogromny zachwyt. Na tym, że jednak w piękny dzień, gdzie można coś innego robić, prawda, jednak setki osób... Tak, bo to 18 było, no więc tak, jeszcze słońce było wspaniały dzień, ciepły, no można zrobić cokolwiek innego, że setki osób jednak wybrały tłoczenie się w wnętrzu muzeum, żeby myśleć o tym morzu krzywdy, jakie się wydarzyło i o czym powinniśmy mówić jak najczęściej, wydaje mi się. Książka w księgarniach jest, bo wczoraj znajoma zadzwoniła do mnie, że ostatni egzemplarz udało jej się kupić, więc wczoraj nie było łatwo na tej premierze. Wiem, że jest w hurtowni i że trafia, że tak powiem, na półki. Bardzo panu dziękuję. Bardzo dziękuję. Profesor Jan Grabowski, Uniwersytet w Ottawie. Dziękuję serdecznie.